Pewnie to nie o wilka chodziło, ale właśnie wilk, dokładnie 9-miesięczny młodziak, wpadł we Wnyki pod Mławą. Jest pod ścisłą ochroną, a kłusownictwo jest ścigane prawem, co nie zmienia faktu, że proceder kwitnie, a polskie lasy pełne są pułapek. Wpadają w nie i żubry, i rysie, i sarny, i to na potęgę. Dariusz Łapiński. Przez dwa dni walczył o życie. Złapany w śmiertelną pułapkę. Na szczęście w porę został zauważony przez ludzi. To on wykopał, tak? Tak, tu dookoła. Tak, to tak wygrzewane. W miejscu, gdzie znaleziono uwięzione zwierzę, dobrze widać, jak bardzo chciało przeżyć. To jest zgryzione, czy to tak, pazury? Tak. Bez pomocy ludzi wilk nie miał szans wyzwolić się z zastawionych w lesie wnyków. To były jakby dwa te wnyki, nie? I jedno miało właśnie przez pół, a drugie miał za łapę, za przednią łapę. Gdy go znaleziono, był już bardzo osłabiony, odwodniony, wycieńczony i poraniony. Przez dwa tygodnie zwierzę może po prostu umierać w takim wnyku. Z głodu, z bólu, z zakażenia. Ten młody wilk ma zaledwie około 9 miesięcy. Spędził w śmiertelnej pułapce prawdopodobnie dwa dni. To są linki, stalowe linki. Jeżeli postawi jakiś zwykły drut, to wtedy zwierzyna urywa i męczy się jeszcze bardziej. Uśpiono go, uwolniono z pułapki i przewieziono do ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt. Te opuchlizny zeszły. Więc to jest najważniejsze, no i musimy tylko się tymi ranami jeszcze zająć. Okazało się, że zwierzę nie ma poważnych obrażeń. Na razie wilk czuje się dobrze, powoli przechadza się już po wybiegu, zjada. Co jakiś czas patrzy i szuka słabych punktów naszego boksu. Wilki podlegają w Polsce ścisłej ochronie. Nie można na nie polować ani niszczyć ich siedlisk. Polując na zazwyczaj na zwierzęta osłabione, chore, jest takim regulatorem naszego środowiska, więc jego obecność jest bardzo potrzebna. Te wnyki niestety nie były postawione na wilka, były postawione na sarnę lub na dzika. A ten się tak przypadkowo tu znalazł i się złapał. Tym razem w porę przyszła pomoc, jednak co roku we Wnykach giną tysiące zwierząt. Kłusownicy polują na sarny i dziki dla ich mięsa, którym handlują. Skala mordowania dzikich zwierząt w taki sposób jest ogromna. Tych wnyków jest bardzo dużo w Polsce. Co roku 25 tysięcy wnyków jest zbieranych w lasach. Ponad 5 tysięcy zwierząt w tych wnykach ginie. Możemy tutaj śmiało powiedzieć, że przynajmniej w ostatnim roku ta fala kłusownictwa nabrała tempa, co nas bardzo niepokoi. Oprócz saren, dzików i wilków, we wnykach coraz częściej giną też rysie i borsuki. Kłusownictwo jest karalne. Można za nie trafić do więzienia na 5 lat. Dariusz Łapiński, Fakty.